czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Tam nie ma nic, kurde. Daj gdzieś wyprysnę w teren, kurde, kask mam, wszystko. Odpal, pokaż jak to chodzi. Łeta. Tylko, że to jest, kurde, on jest zblokowany, o. I teraz jeszcze mi się ciek zapalił, coś z tryskiem się dzieje, bo się zaczyna przegrzewać. Ja musiał go gdzieś zdiagnozować. A zerwi tu przyczepność. Chcesz mieć błoto na samochodzie? Nie, nie chcę. To tak, tak. Musiał być piach albo kamienie. Dzikus. Aha! Ja już wiem czemu on mi tak ciągnie, bo on ma na 4 włączone, jak z przyczepki zjeżdżałem. Też mi nie chce ścinać. Teraz trochę drapie. Jak on się nazywa, Mateusz? To jest Access. Access. Tak jak Lucky Star. Tylko, że przeprawa. Lucky Star 850. No, Lucky Star. Ale zobacz jakie opony, nie? Nie ma gdzie pojeździć. Nie będę tu ryłą, nie będą wyzywać. Nie będą wyzywać, nie będą. To co polecasz takiego? Szczerze, w Polsce kupić nowego. Bo z zachodu jest problem, że nie stracę. Ale wielką kanapę masz. Co? Zobacz, jaka wielka kanapa, nie? No bo to jest long, on jest tyle dłuższy niż normalne. No. Sobie druga osoba może normalnie usiąść z tyłu, nie? I patrz jaki kufer masz. Kufer na 2 kaski, jeszcze plecak jakiś na środek wejdzie. Nie zwalam, bo się przydaje czasem coś wrzucić. No pewnie. No w końcu się doczekałeś. No, pewnie. Ale jak długo to trwało? Kotelema to tam zrobiłem, żeby szło nim jeździć i go sprzedałem. Jak długo to trwało, nie? Długo, nie? No długo, długo. I wyciągarka jest. On jeszcze nawet puk do śniegu mam do niego. Tylko odkręciłem tą całą podstawę, aha, bo była taka niska. Że jak gdzieś po dziurach pierwszą trasę nim robiłem, to wszędzie rył, kurde, na kamieniołomie, to kurde, każda dziura to zarył ramą w ziemię. I zarejestrowany, kurde. Wszędzie, nic się właśnie, nie ogranicza teraz. Zachodu jak kupisz, bo na zachód one szły z samochodową homologacją. A w Polsce ta homologacja jest tylko do 15 kW i do 400 kg. A on już ma 450. A ma za dużo mocy, nie? Bo on ma kilowatów ponad 40. A też teraz było ograniczone do 15 kW, to jest nierealne. No właśnie. Ale wiesz, najważniejsze, że zarejestrowany, nie? I że śmiga. I bez ograniczeń jesteś teraz. Dlatego ja nie chciałem takiego zarejestrowanego, jak jest. No prawda. Czy warto kupić Accessa Lucky Stara 850? Trzymajcie się, nara. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.